Anny. Drzewo jest 1250 roku, za czasów panowania Adolfa IV Szarenborga. A dzisiaj mamy 4 lipiec 2024. Dzisiaj o 15 w Bydgoszczy zebrali się przestępcy w Bydgoszczy. Miasto, które założył Król Polski Kazimierz Wielki. Tak jak tutaj nad nami jest ratusz, gdzie były dwa klasztory. Była tam zawsze w ratuszu była uczta świętego Macieja 24 lutego 2022 roku. 666 uczta miała być. Niestety była wojna z Ukrainą. Przypadek? No dzisiaj właśnie omawiają wojsko, jest. Omawiają Sikorski. Rocznica likwidacji generała Sikorskiego 4 lipca 1943 roku. Kiedy Ratinger, który zawsze był z nim, masą, wybrany przez niego jako asystent 14 sierpnia w 1941 roku, kiedy likwidowano planowo Maksymiliana. O, tego dnia właśnie otworzyli w Nowym Jorku Towarzystwo Piłsudskiego. A 1941 rok w Lwowie zamordowano 25 profesorów. Wszystko planowo. 4 lipiec, rocznica śmierci, tutaj w Hamburgu, świętego 132 papieża, Benedykta V. Jest również urodziny 4 lipca 1210 roku. Urodził się święty Celestyn V. Pielgrzymował do niego w 2010 roku na 800 lat jego urodzin przestępca B16. Żyd, którego wyświęcenie diakonatu odbyło się we Freising. Wyświęcił go biskup Neuhäusler, więzień Dachau, 29 października 1950 roku. 9 lat wcześniej do Dachau dostarczono 200 polskich kapłanów. W tym byli dwóch kapłanów, nazywało się Bolesław Wyszyński. Był ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu, a potem od 1 lipca był kustoszem 1961 roku Matki Boskiej w Tulce. Tam, gdzie Matka Boska objawiła się 1 lipca 1114 roku. Jak miał 1 lipca w 1932 roku ukazał się Bóg Ojciec Eugenii Rawasko z przesłaniem dla całego świata, dla nas wszystkich. Bo jesteśmy dziećmi Boga Ojca. Tutaj jest napisane właśnie, że to drzewo jest z 1250 roku. No, w 1957 został 1 lipca założony Gorzów. 1 lipca 1186 roku. Nie, 2 lipca. Założono klasztor cystersów w Oliwie. A papież Celestyn V zrezygnował z papiestwa 10 grudnia 1294 roku. Jest to dzień, kiedy domek nazaretański znalazł się w Loreto. Jest to dzień, kiedy w Oliwie było przekazanie Pomorza Gdańskiego dla odrodzenia Królestwa Polskiego i koronacji polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Dokładnie rok potem, 26 czerwca w 1294 roku, była to setna rocznica, jak jej prapradziadek, graf Adolf III, założył w Hamburgu kościół św. Mikołaja z
zburzony, zniszczony, zostawiony jako pomnik wojny. Bo przestępcy wiedzą. Matko Boża Wszechwładna, patronko Hamburga, święty papieżu Benedykcie V, święty papieżu Celestynie V, święty polski papieżu Piusie X. Wszyscy święci, święty Boże, wstawiajcie się za nami. Jezu, ufam Tobie. 4 lipiec 2024. Jon Fosztyk. Stacja kolejowa. Pan. Drzewo 1250 rok. Tutaj jest 5. Budowniczy, 1932 rok. Właśnie 32 roku, 1 lipca, objawił się ojciec. Bóg Ojciec, nasz Bóg Ojciec. Wszystko jest do dnia dzisiejszego. Mamy Boga Ojca, tak jak uczyła nas święta Tereska z Lizji, której kaplica została poświęcona w Rabce 19 czerwca 27 roku. Inicjatorami byli moi dziadkowie, którzy mi oddali świętej Teresy z Lizji. Babcia mnie oddała, bo już dziadek 90 lat wcześniej, zanim się urodziłam, poszedł do Ojca Niebieskiego. Jak nie możemy dziękować? Skarżył się Jezu, że nie dziękujemy, kiedy podyktował szarycce koronkę do Bożej Opatrzności Serca Jezusowego 17 września w 1939 roku. Liber de planów Andrzeja Wyszyńskiego. Wojska rosyjskie zaatakowały Polskę. Wszystko było przygotowane, 2077 dni wojny, żeby zainstalować Wyszyńskiego, Stefana, w miejsce biskupa Michała Kozala, rytualnie zlikwidowanego 26 stycznia w 1943 roku w Dachau, w rocznicę, kiedy nasz polski papież Pius X 26 stycznia w 1904 roku powiedział no posimus Izrael, no posimus. Zapowiedziany był przez anioła stróża Polski 3 maja 1863 roku, kiedy 31 sierpnia król Polaków w Rzymie Pius IX zarządził modlitwy za Polskę, a w Warszawie 13 czerwca 1863 roku no posimus, powiedział biskup Warszawy święty Feliński, urodzony 1 listopada 1822 roku, 18 października 1824 roku, będzie w tym roku 200 lat, jak w Pużnicy Wielkiej urodził się nasz niezwykły apostoł Ameryki, Leopold Moczygęba, założyciel patriarcha Polonii w Ameryce, założyciel Panna Maria w Teksasie, miasta, w dziękczynieniu za głoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu 8 maja 1854 roku. Matka Polska wszystko widzi i dlatego też 4 lata potem objawiła się w Lourdes. Tego dnia urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski. Został wydany w Warszawie życiorys Hermana Cohena, apostoła Eucharystii z Hamburga. Była to 1080 rocznica, kiedy w Lourdes nawrócił się Lourdes, w Lourdes, ein Arab. W lutym
1778 roku. Był świadkiem tego był Karol Wielki, który urodził się 2 kwietnia 1742 roku podczas trwania synodu zwołanego przez świętego Bonifacego apostoła Niemiec do Frankfurtu nad Menem. Jak również Hamburg obchodził tysiąclecie niezwykłej koronacji, właśnie w tysiąclecie urodzin błogosławionego Karola Wielkiego i w tysiąclecie synodu 12 lutego 1742 roku. Była niezwykła koronacja 50. cesarza, wnuka Sobieskiego, przez jego brata, wnuka Sobieskiego. Obaj urodzeni w Brukseli, która powstała 8 maja 1966 roku. Czyli w miesiąc po chrzcie Polski 14 kwietnia 1966 roku. Było to wszystko już po śmierci naszego świętego 132. papieża Benedykta V. Dlatego wiele akcji z 4 lipca Powstania Ameryki, a w dniu tym do Hamburga przyjechał rabin Poznania, Rafał Cohen, dziadek Hermana Cohena. Powstanie Ameryki, 4 lipiec. Likwidacja profesorów w Lwowie, 4 lipiec. Pogrom kilecki, 4 lipiec, a tego dnia powiesili ze Stutthofu sprawców. Tylko dlaczego nie powiesili dziadka Donalda Tuska? No bo to był program. Dlatego też 1 września 2009 roku jego wnuk Donald, który dostawał cały czas nagrody z Hamburga, otworzył muzeum ich wojny. Ich wojny. Tak samo jak urządzili w 2009 roku asyż w Krakowie. Asyż w Krakowie, a główną postacią był rabin Edgar Blüth, nie, a rabin Lau, który uważa się za potomka króla Polski. Jego syn Dawid Lau, główny rabin Izraela od 14 sierpnia 2013 roku, kiedy osadzili Franciszka, przestępcę, którego urodziny widziała siostra Faustyna, a urodził się ten przestępca 25. rocznicę święceń biskupich księcia Adama Sapiechy w Rzymie. Został wyświęcony na biskupa 17 grudnia 1911 roku przez polskiego papieża Piusza X. Był nieustannie odpowiedzialny biskupem Krakowa do 1951 roku, 23 lipca. No dzisiaj jest również rocznica poświęcenia katedry na Wawelu. Rocznica, jak Lolek został biskupem Krakowa. Tego dnia został biskupem Gorzowa cudowny nasz Wilhelm Plute, którego trzeba było zlikwidować, żeby osadzić Michalika. A Michalik został osadzony, jak zwolnili, z kolegium polskiego księdza Bronisława Wyszyńskiego. Bronisława Wyszyńskiego z Dachau. Na jego miejsce Wyszyński Stefan dał właśnie Michalika Józefa, który nigdy nie odpowiadał na żadne pytania jako przewodniczący ich czosnkowego polskiego, mówią, episkopatu. Dał odpowiedź na to w styczniu 2011 roku w Przemyślu, kiedy dziękował Żydom za religię Holokaustu. I w 2013 roku, jak organizowali pontyfikat przestępcy Franciszka,
wcześniej był w Hamburgu, mówiąc o męczennikach z Lübeck 12 października 1986 roku w drodze do Asyżu, gdzie spotkał się z JP2, bo był wcześniej zaprogramowany. Tańczy wszędzie z rabinem Edgarem Glückiem z Hamburga, urodzonym 14 czerwca 1936 roku, a ten przestępca urodził się 17 grudnia. Odpowiedzialny za miliony, a szczególnie za akcję Korony. To ich miłosierdzie, tak jak miłosierdzie teraźniejsze rycerze Kolumba, którzy zbudowali wielkie sanktuarium monstrualne w Waszyngtonie, no, do którego się przygotowują tam na rozmowy przestępcy dzisiaj w Bydgoszczy, gdzie został zamordowany prezydent Bydgoszczy, Leon Barciszewski, stulec, urodził się w Tulcach 10 maja 1883 roku. W Tulcach 1 lipca 1963 roku kustoszem został ksiądz Józef Woźniak z Hamburga, urodzony w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Jako kapłan świadek likwidacji ponad 1000 pacjentów w byłym klasztorze Cystersów przy Poznaniu. Tego dnia zlikwidowano właśnie Barciszewskiego. W Tulce Matka Boska się przecież objawiła 910 lat temu, 1 lipca, świętokroj Chrystusa. Jezu, ufam Tobie, święty papieżu Benedykcie V, Celestynie V, wszyscy święci, pomóżcie nam.